Rozpocznie się seminarium pod hasłem Aktualne problemy medyczne i społeczne, choroby odkleszczowe. Tym razem mam nadzieję, że to jest jedno z pierwszych seminariów i mam nadzieję, że to będzie cykl seminariów. Dlaczego choroby odkleszczowe? Dlatego, że jesteśmy wszyscy, że tak powiem, w grupie ryzyka właśnie tychże chorób. Pamiętam jeszcze profesora Bergiera i to był chyba jeden z kierunków głównych badań, jak jeszcze na PSW. W Państwowej Szkole Wyższej było zapoczątkowane. Tak, zgadza się. Właśnie inicjatorem tego spotkania jest pani profesor Małgorzata Tokarska-Rodak, właśnie główny kierownik tych badań i to jest jej tak jakby główny nurt badań właśnie choroby odkleszczowe, a w szczególności borelioza. Biała Podlaska, powiat bialski, wschodnia Polska, dużo lasów, dużo łąk. Czy to jest właśnie ten teren, który jest szczególnie wrażliwy, jeśli chodzi o kleszcze, o choroby odkleszczowe i boreliozę? Oczywiście, że tak. Tak jak powiedziałam, wszyscy jesteśmy narażeni. Wszyscy chodzimy na spacery do parków, do lasów. Jest to teren rolniczy, gdzie też rolnicy są właśnie narażeni na te choroby. Także jak najbardziej odpowiednie miejsce na takie seminarium i odpowiedni temat. Kto weźmie w tym seminarium udział? Na pewno będzie pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest, tak można powiedzieć, że to jest pani specjalistka. O czym będzie mówić? Będzie mówić o temat borelioza, fakty i mity. Czyli co jest prawdą, co jest fałszem właśnie na temat boreliozy. Dużo pojawia się tu fake newsów. Zgadza się. Jest, w ogóle borelioza jest ciężko do zdiagnozowania, tak. Pani profesor, doktor habilitowana nauk medycznych Anna Boroń-Kaczmarska, kierownik Katedry Kliniki Chorób Zakaźnych Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, która wystąpi w wykładzie pod hasłem Szczepionka przeciwko boreliozie z LIM. Dlaczego tak wiele trudności? Czyli jest szczepionka. Dowiemy się na wykładzie. Oczywiście nasza pani profesor Małgorzata Tokarska-Rodak przedstawi też wyniki naszych wieloletnich badań. Pan magister inżynier Tomasz Bylina, nadleśniczy z nadleśnictwa właśnie Biała Podlaska. W harmonogramie mamy też pana Kamila Krzęciese, który opowie nam swoją historię walki właśnie z boreliozą, o swoich trudnościach w diagnozowaniu i w leczeniu. Wśród uczestników konferencji również wasi studenci. Są to kierunki? Szczególnie kierunki medyczne, ale również nie tak jak cały czas będę powtarzać, że wszyscy są w grupie ryzyka. Każdy ze studentów ma tutaj wstęp otwarty. Z tendencją do lasów, pojawiania się zastępowania lasów szpilkowych lasami liściastymi, tak o tym piszą Niemcy, że prowadzą taką politykę już od kilkunastu lat, sprzyja kleszczom, ponieważ ściółka pozwala im przetrwać suche dni, natomiast te łagodniejsze zimy, które obserwujemy, one pozwalają przetrwać drobnym zwierzętom, które stają się żywicielami dla kleszczy, kiedy one budzą się po spoczynku zimowym. Bo kleszcze oczywiście funkcjonują sobie w środowisku, krążąc między rezerwuarem zwierzęcym, natomiast człowiek zakażony jest, atakowany jest tylko przypadkowo. Przecież nie mogą być takie pierścienie, może być homogenny, może być ślad po ukłuciu przez kleszcza, bądź może być niewidoczny. Drugą postacią, znacznie rzadszą, którą nazywamy koniakiem limfatycznym, jak Państwo widzicie obok, tu też obalamy kolejny mit, że boreliozy się nie da wyleczyć, bądź jest chorobą przewlekłą, może być długotrwającą, natomiast naprawdę dobrze się leczy, co widać na przedstawionym zdjęciu. To jest koniak limfatyczny skóry. Trzecią postacią kliniczną skórną to jest długotrwałe zakażenie, które ujawnia się po latach na dystantnych częściach lasu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Już rozmawiając z panią Justyną, przypomniałem sobie, że właśnie kierunek badań, czyli borelioza, to był jeden z kierunków głównych badań jeszcze za czasów profesora Bergiera. Czy to jest prawda i czy to jest kontynuowane?
Tak, oczywiście. Pracę rozpoczęliśmy około roku 2013. Wówczas powstało Centrum Badań nad Innowacjami. Pan profesor Bergier był wówczas rektorem. Wtedy rozpoczęły się pierwsze projekty, w których brali udział mieszkańcy Białej Podlaskiej, ale również leśnicy, myśliwi. Rozpoczęliśmy wówczas badania właśnie w kierunku boreliozy i innych chorób odkleszczowych. Także wtedy to wszystko się zaczęło, jest kontynuowane i powoli rozrasta się, czego dowodem jest między innymi właśnie dzisiejsze seminarium i zainteresowanie badaniami, wynikami badań, publikacjami, które powstają w naszych laboratoriach, jest dość znaczne i cieszy się taką dużą popularnością wśród społeczeństwa i tu mieszkańców. To nie są łatwe badania, to nie jest łatwy temat. Badania nie są łatwe. Badania są o tyle złożone, że muszą być wykonywane zgodnie z rekomendacjami. Jest to diagnostyka dwuetapowa, dwustopniowa. Wydajemy wyniki wiarygodne, certyfikowane, które mogą służyć później uczestnikom badań właśnie w procesie dociekania, czy rzeczywiście są dotknięci chorobą, boreliozą, zgłaszają się z tymi wynikami do lekarzy i wówczas następuje już takie podjęcie medycznej decyzji, czy rzeczywiście jest to borelioza, bo tu nie zapominajmy, że wynik serologiczny jest tylko jednym z elementów. Ważne są też objawy chorobowe, które towarzyszą danemu pacjentowi. Także badania są rzeczywiście wykonywane zgodnie z rekomendacjami, które obowiązują w Polsce, w krajach Europy i są przydatne dzięki temu pacjentom i naszym uczestnikom badań. Czy tej choroby należy się obawiać? Tak, należy się obawiać. Choroba późno wykryta może powodować bardzo odległe, trwałe uszkodzenia, między innymi w układzie kostno-stawowym. Przebiega również w postaci ostrej. Bardzo dużo kleszczy mamy w naszym otoczeniu, dużo miejsc zielonych. Kleszcze nie tylko na terenach zalesionych, ale również na terenie miast. Zieleń miejska jest bardzo dobrym siedliskiem dla tych pajęczaków. Także też zwierzęta domowe czasami na swojej sierści przynoszą kleszcze do mieszkań, więc jak najbardziej zagrożenie chorobami odkleszczowymi, w tym głównie boreliozą, jest znaczne. A zważywszy na to, że nie mamy szczepionki przeciwko boreliozie, to jest to bardzo ważki problem i należy taką prowadzić samokontrolę. Szczepionki nie mamy, a czy są leki na tą chorobę? Leki tak, oczywiście. Lekarze chorób zakaźnych zajmują się leczeniem boreliozy, leki są. Jednak z danych wynika, że nawet do 10% pacjentów z boreliozą jest dotkniętych takimi objawami przetrwałymi, które nie poddają się leczeniu. Musiała się dopasować do tego zmiennego rezerwuaru, ponieważ zwierzęta troszkę się różnią między sobą, czyli musi rozpoznawać środowisko zewnętrzne i poruszać się, czyli rozpoznawać, czy jest w kleszczu, czy w zupełnie diametralnie innych warunkach, czyli w ssaku. Musi przylegać i uwalniać się w różnych rodzajach tkanek wtedy, kiedy będzie chciała się przemieszczać. Prosimy, żeby zamknął oczy, pomrugał oczami, widzimy, że te oczy się nie domykają. Proszę zobaczyć, wygląda to dosyć charakterystycznie. To są te dwie najczęstsze postacie. Natomiast mogą być porażone inne nerwy czaszkowe, te, które zapewniają nam dociąganie gałki ocznej do skroni, czyli zatrzymuje, patrząc w bok, gałka nam się zatrzymuje na środku. Może być obustronnie i od razu Państwu pokazuję, że uzyskujemy po potwierdzeniu rozpoznania, uzyskujemy pełne wyleczenie. Może być porażony nerw trzeci, czyli nie możemy patrzeć do góry, jedno oko nam tutaj nie patrzy w górę i pełne wyleczenie po zastosowaniu leczenia. Czasami może być jakaś kombinacja. Przekonaliśmy się o tym w czasie pandemii COVID-u, ile fake newsów, ile złego mogą zrobić fake newsy czy nieprawdziwe informacje. Jeżeli to są informacje, które mówią, że spożywanie bananów poprawia nam immunologię i jest korzystne w leczeniu boreliozy, to właściwie nie przynosi to większej krzywdy. Może tam oferty komercyjne leczenia różnymi technikami, jeżeli kogoś stać, to nie czyni większej krzywdy. Natomiast to, co jest złego, to jest oferowanie właśnie terapii antybiotykowej, terapii sygnowanej właśnie jako metoda ILAC, ale w warunkach polskich to są autorskie terapie
przedziwne, zupełnie inne niż rekomendacje towarzystw naukowych. Natomiast na czym zło polega? Na stosowaniu wielu antybiotyków równocześnie w długim czasie, przez wiele miesięcy lub wielu lat. To jest dosłowny cytat z zaleceń książki, którą wydało Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę. I wiecie Państwo, ja jako zakaźnik, epidemiolog, a też zajmujący się zdrowiem publicznym, no jest to coś bardzo złego, dlatego że w sytuacji nadmiernej konsumpcji antybiotyków generujemy szczepy oporne, które stają się, które czynią krzywdę wielu ludziom wokół nas. W związku z tym bądźcie Państwo bardzo uważni, ponieważ borelioza w mediach kreuje rynek na terapie alternatywne, zupełnie niepotrzebne i błędne. W ogóle samo określenie leczenia alternatywne może być leczenie wspomagające. Ja aktualnie choruję na boreliozę i miałam antybiotyk rakie właśnie tym doksycykliną przez 20 tam kilka dni, chyba 8, chyba 6. No i pani to miałam, sama zrobiłam badanie na to badanie ELISA i zauważyłam, że po nieszczęście, że kleszcz mnie ugryzł i się źle czułam. Potem mnie bolały stawy, kręgosłup, wszystko mnie bolało. No i przez ten miesiąc brałam, ten prawie miesiąc brałam antybiotyk, który przypisał mi lekarz zakaźnik. No i później gdzieś tak to było latem, w czerwcu, no ugryzł, a jesienią, listopadzie to uważałam, że mnie boli oko, jakby się zmniejszyło to lewe oko. Ale nic więcej, po prostu już mnie nie bolały ten kręgosłup, tylko to oko czasami mi tam powolewało. No i byłam, nie wiedziałam, że to jest boreliozy. To ten ból oka. Dopiero teraz dzisiaj się dowiedziałam, że też to może być przyczyną boreliozy. Właśnie ten ból oka, jakby takie córka złożyła, że jak zamykam oczy, że troszkę się to lewe oko nie zamyka tak jak trzeba. Nie byłam do pani doktor jeszcze raz w styczniu i przepisała mi antybiotyk, następną dawkę. I kazała, że przedtem zrobiła to badanie drugie, bo jestem po tamtym leczeniu tym antybiotykiem. I powiedziała, że mam brać ten antybiotyk drugi raz, jeżeli będzie mnie coś bolało. Na razie jeszcze go nie brałam. Poprzednio brałam w lipcu. Nie wiem, czy brać go, czy nie. Nie wiem, co robić.